cześć wam kochani, witam was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale, chociaż ten film miał być kompletnie nienagrywany. Miałam przez miesiąc nic nie nagrywać, sytuacja troszeczkę się tutaj pozmieniała. Ponieważ po pierwsze obserwuję cały czas jak tam się dzieje na tym moim kanale i oprócz tego kręcę małe jakieś tam filmy krótkie na shortsy, na TikToki, na Instagrama rolki i tak dalej. Bo i tak codziennie się maluję, więc włączenie już tego nie robi mi jakiejś różnicy. Natomiast obserwuję, już poszły dwa filmy challenge'owe, nie podobają wam się one, to znaczy w tym sensie, że nie ciekawią was, o, może nie to, że nie podobają, nie ciekawią was, oglądalność ich jest bardzo kiepska, jednak widzę, że wolicie różnego rodzaju testy kosmetyków i tak dalej. No i ponieważ wzięłam udział w akcji Upiększamy Polki, to wy o tym nie wiecie, na Instagramie o tym poinformowałam, no to jakby pomyślałam sobie, że może was zaciekawić, jak wam opowiem coś, jak wyglądają kursy w tej akcji. Może nie będę się zagłębiała w dużo szczegółów. Jak będziecie zaciekawieni, będziecie zadawać pytania, to będą kolejne filmy. Natomiast teraz po prostu skupię się tylko na kursach, które już mam za sobą. I opowiem wam po prostu o tym, malując się jednocześnie. I przy okazji kupiłam na shortsach, było widać, że kupiłam sobie nową tą paletkę Born This Way Sunset Strip. Już robiłam nią makijaż, także to nie będzie pierwsze wrażenie, ale no jest jednak inna niż tamta, jeżeli chodzi o kolory. Nie wiem, słuchajcie, czy ona mi się nie podoba jeszcze bardziej niż tamta. No ale dobrze, zrobimy sobie nią, ja sobie zrobię nią makijaż, ale przy okazji poopowiadam wam, co w tej akcji mi się spodobało, co mi się nie spodobało, co na tych kursach mi się spodobało, co mi się nie spodobało. Także dobra, przechodzimy dalej. Dobra, słuchajcie, zrobiłam sobie brwi, nałożyłam korektor i zmatowiłam łuk brwiowy. Ja przechodzę sobie do tej paletki. Brwi cały czas teraz, słuchajcie, robię tylko tym ash brownem i tym szablonem. I to jest tak szybki sposób, że nie chce mi się nawet niczym innym, nie? Więc robię cały czas tym. Dobra, później na koniec jeszcze żelem. Przed podkładem nie daję żelu, bo on jednak trochę tutaj dalej wychodzi. Nie chcę, żeby tu podkład jakoś brzydziej wyglądał. Pierwszy kurs, od jakiego w ogóle zaczęłam, to był kurs, słuchajcie, Basic się nazywał. To był kurs dzienny, biznesowy, dzienny i wieczorowy. Uważam, że raczej się nie chodzi do kosmetyczek, bo generalnie cała akcja ma na celu to, żebyś ty otworzyła swój salon i żebyś malowała, nawet nie musisz otwierać salonu, możesz jeździć po klientkach, ale żebyś malowała innych. Ma ci to pomóc w rozwinięciu swoich umiejętności, jakby są tam podstawy pielęgnacji, jak do tego wszystkiego podejść, badanie klienta, wypytywanie, oznaczenie jego typu cery, jeżeli on sam o tym nie wie, bo tak też bywa. No i takie podstawy, no, które mają wam generalnie pomóc w rozwoju w tym kierunku. I dowiedziałam się pewnych rzeczy, które są fajne, natomiast patrzyłam, ogólnie nienawidzę czegoś takiego oceniać, dlatego że ja ogólnie nie lubię oceniać nikogo i niczego. Ja jestem osobą, która dużo w życiu przeszła i rozumiem każdego, kto postępuje inaczej niż reszta sobie myśli, tylko dlatego, że po prostu ktoś nie przeszedł w jego butach nawet jednej minuty, więc jakby nie może powiedzieć,
ani oceniać jego decyzji życiowych, ani tego, w jaki sposób coś wykonuje. Najważniejszą naukę, to tak górnolotnie zabrzmiało, ale chciałam wam przekazać taką informację, że ocenianie w internecie też czyjejś pracy i mówienie zrób to tak, zrób to inaczej, najważniejszą rzecz, jaką się nauczyłam z tego właśnie, w tej akcji Upiększamy Polki, to jest to, że każda z nich pracuje inaczej. Każda z prowadzących te kursy pracuje zupełnie inaczej. Ma inny system nakładania pudru, nakładania podkładu, ma inny system malowania oczu. Ogólny efekt jest ważny, natomiast to, jak ktoś coś aplikuje, to jest naprawdę bardzo indywidualna rzecz i one tam też mówią właśnie głównie o tym, żeby tak mocno się nie fiksować na to, że każdy, nawet wręcz wam powiem, nikt tam nie podaje, jakiego pędzla używa. Wy możecie przyuważyć mniej więcej, czy to jest puchaty, czy nie, ale nie podają wam numerku firmy, z jakiej ten pędzel jest. Nic takiego, takiej informacji nie uzyskacie. Dlaczego? Bo tam jest bardzo prosta informacja. Każdy maluje tymi pędzlami, którymi sobie wypracuje, jakby doświadczając, robiąc makijaże, ma wypracowane, z jakim pędzlem mu najlepiej co wychodzi, jaki pędzel najlepiej mu nałoży cień na załamanie powieki, jaki efekt to chce uzyskać, jaki pędzel ten efekt mu da. Po prostu tam nie ma narzucania, że makijażysta to musi to, a jak tego nie robi, no to jest do dupy makijażystą. Nie, po prostu każdy musi sobie wyrobić swój własny sposób na to, jak wykonuje makijaże i niczego się tam nie narzuca. I to jest świetne i to jest pierwsza lekcja, jaką tak naprawdę dostajecie, że wszystko musicie sobie wypracować sami. Mało tego, sami musicie, jeżeli się tym interesujecie, to sami musicie kupować miliony pielęgnacji i ją sprawdzać. Jeżeli macie możliwość, wy macie tylko jeden typ cery, a typów cery jest 6. W związku z tym, jeżeli macie przyjaciółkę, która ma typ skóry tłustej, ja mam. Jeżeli macie przyjaciółkę, która ma typ skóry suchej, ja mam. To może można na nich kupić pielęgnację za własne pieniądze i zobaczyć, podarować im, spróbuj to, weź, ja to biorę na siebie, ale muszę mieć od ciebie feedback, żeby wiedzieć, co komu najlepiej będzie działało. Są też osoby, które przychodzą na makijaż i które nie używają w ogóle pielęgnacji, natomiast jak wiemy, makijaż od pielęgnacji się zaczyna. I robi się taka ciężka sprawa, bo trzeba tą pielęgnację po prostu samemu. I to, co mi się na przykład tam właśnie nie podobało, to muszę wam powiedzieć, że właśnie jeżeli chodzi o pielęgnację, to na przykład to, że pierwszą czynność każą robić, to zmyć to, co ma płynem micelarnym. I słuchajcie, jeżeli ktoś by mi jeszcze powiedział, że wodą micelarną, to woda nie pozostawia takiego nalotu, natomiast płyn pozostawia na skórze nalot i moim zdaniem płyn jest zawsze jeszcze do zmycia. Nie można go pozostawić na skórze, natomiast one pozostawiają i na to nakładają krem lub serum i krem, ale to serum i krem to inny przypadek. Krem, to było na tym kursie basicowym. I teraz tak, okej. Jakby nie wyglądało to źle może jakoś, bo starałam się naprawdę bardzo, bardzo mocno przyglądać temu, jak ona dokładnie to, jak ona później aplikuje podkład i jak ten podkład dokładnie wygląda. Dosyć dobrze są te filmiki nagrane, są też dosyć przybliżenia, można naprawdę tam sobie to pooglądać tak poważnie. I słuchajcie,
To mi się nie podobało, no bo z tym się nie do końca jestem w stanie zgodzić, ale z drugiej strony nie wiem, jakby to miało wyglądać w salonie, oczyszczanie skóry. Nie, no ja bym używała po prostu wody micelarnej, tak mi się wydaje, bo woda jest, po prostu nie zostawia tego, słuchajcie, nalotu, jest taka jednak delikatniejsza, w związku z tym, no ja bym to tak zrobiła. Kolejna rzecz, na przykład właśnie na tym kursie Basic, ta osoba, która ten kurs cały nagrała i tłumaczyła to wszystko, na przykład mówiła, że ona na przykład miała tak, że bardzo długo jej się schodziło na blendowaniu. I ona jakby po każdym nałożeniu cienia wracała do czystego pędzla i blendowała, blendowała, blendowała. I na przykład ona tak radziła robić, ale już Wam powiem, że na innym kursie już tak nie było. Więc ona ma taki system, żeby idealnie jej się chmurkowały cienie, to po prostu woli tak wracać do tego czystego pędzla i tak to blendować, blendować, blendować bardzo długo, żeby uzyskać takie idealne przejścia. I okej, jakby ja tego nie kwestionuję, to jest bardzo fajny pomysł i na przykład u niej też bardzo fajnym pomysłem było to, żeby kółkami blendować cienie. O, ja Wam teraz pokażę. Kółeczkami, że one wtedy najlepiej się przechodzą i ze sobą chmurkują. I okej. To, co mi się, to, co jeszcze się dowiedziałam, bardzo zresztą fajnego, co mi się mega spodobało, to jeżeli macie obsypany cień, ona na przykład robiła tak jak ja, czyli najpierw oczy, później dopiero całą cerę, a inna z kolei robiła zawsze cerę i dopiero później cienie i widziałam u niej jakieś opadające rzęsy później czy coś, no ale radziła sobie z tym, odczyszczała to i nie robiła żadnej obsypki, więc wracam do tego Basica, bo o tamtym kursie, o tej drugiej opowiem Wam w następnym odcinku. To będzie volume 1. I teraz tak, ona bardzo fajną rzecz zrobiła, czyli jak miała, ona nakładała jakiś taki błyszczący cień, no i jej tam poopadał. Przepraszam. Jakąś dostałam. Znowu kataru, jak za dużo mówię, to strasznie kataru dostaję. I słuchajcie, i bardzo fajną rzecz taką, że zaproponowała, żeby ściągać to kremem, który się nałożyło pod oczy, bo też nakładasz krem pod oczy oczywiście. Kremem, krem, który nakłada się pod oczy, ściągnąć tę właśnie drobinkę. Dlaczego ona mówi? Bo jeżeli to się ściągnie płynem micelarnym, to po co nakładaliśmy wcześniej ten krem? I to jest genialne, oczywiście, że tak. I ja nigdy na to nie wpadłam, słuchajcie. Ale ja to przemycam od razu, bo to jest po prostu genialne. Taka jest prawda. Kolejną rzeczą, to Wam powiem... kolejną rzeczą, którą się na przykład dowiedziałam, nad którą nigdy się nie zastanawiałam, to są te jednorazowe takie, słuchajcie, takie, ten film będzie bardzo długi, to ja od razu mówię, bo jest bardzo dużo elementów. Jak macie tę szczoteczkę, to one mają taki, w tuszach, to one mają takie jednorazowe, które zanurzają i aplikują nimi. I to są takie szczoteczki, słuchajcie, podobne do tych tak naprawdę. O, kleju mam dużo, poczekajcie, zdejmę ten klej. To też płynem micelarnym zawsze zdejmuję, po prostu biorę wodą micelarną, przepraszam, po prostu biorę na ten i wtedy odczyszczam sobie, o, szorowuję i mam czystą szczoteczkę. Ale ponieważ ostatnio jej nie używam, bo używam cały czas tego Make Up Revolution, tam szczoteczka jest, no to, ale już jest odczyszczona, widzicie, także to jest chwilka, moment, jeżeli chodzi o szczoteczkę. Ona mniej więcej tak wygląda też do rzęs. I ja byłam po prostu przerażona, ponieważ jak ja to zobaczyłam, to mi, dobra, teraz daję ten najciemniejszy Black Sand, to mi, on taki jak czarny praktycznie wygląda, mi się po prostu
w głowie nie mieści. Dlaczego? No wiecie, my testujemy sobie różne tusze i jakby często jest tak, że to nie sam tusz nam nie pasuje, formuła czy coś, tylko po prostu szczoteczki, które ten tusz nakładają. Tutaj bardziej zawsze doszukujemy się jakiegoś jakiegoś problemu. Jedne lubią te szczoteczki tradycyjne, drugie tylko silikonowe. Ja też bardzo długo lubiłam tylko i wyłącznie, słuchajcie, te szczoteczki puchate, standardowe, ponieważ one mi właśnie powodowały, idealnie nadbudowywały, ale burleska już przecież ma silikonową, więc zależy to od budowy szczoteczki. I teraz tak, chyba w biznesowym ona nie doklejała żadnych rzęs, nie budowała w żaden inny sposób tego makijażu, tylko właśnie tą szczoteczką nałożyła ten tusz. Powiem szczerze, dla mnie tego tuszu nie było widać w ogóle. Ja rozumiem, że ona w tym wersji makijażu biznesowego chciała uzyskać taki nieumalowany wygląd. Natomiast tusz jest dla mnie i podkreślenie rzęs jest dla mnie czymś ultra, ultra ważnym. Ja uważam, że czasami nawet ja bym cieni nie nałożyła, tylko podkreśliła rzęsy. I uważam, że to robi już kurczę robotę i nie trzeba za bardzo nic więcej. No ale... no i tu mam taki konflikt. No bo tak, jak to zrobić, żeby było to higieniczne, ale żeby zastosować najlepszą szczoteczkę dla danej osoby, do jej rzęs, długości, jakby, no wiecie, o co mi chodzi, objętości, rzęs i tak dalej. Jak to zrobić? No i tak mi przyszło do głowy, że faktycznie nie ma za bardzo innego wyboru. Nie jesteśmy w stanie kupić 40 tuszy w miesiącu różnych po to, żeby używać na klientce, więc na klientkach. Więc to mi się nie podoba i to jest słabe, ale rozumiem, skąd to się bierze. Ale po prostu jakoś tak mentalnie nie jestem w stanie się z tym pogodzić, nie? Ciężko jest mi się z tym pogodzić po prostu. Jeżeli chodzi, słuchajcie, teraz o... Czekajcie, szukam pacynki, muszę też ją wymyć. Więc już biorę sobie wacik i będę wymywać. Jeżeli chodzi teraz dalej o no dowiedziałam się też typy cery znałam, no tu się nie dowiedziałam za bardzo. Oczywiście utrwalają makijaż, nie podoba mi się jak... Teraz powiem wam wszystko, co mi się nie podoba. Nie podoba mi się, jak rozprowadzała podkład. Ponieważ tam były z bliska, było widać, że on jest niechlujnie, niedobrze rozprowadzony. Ja bym nie chciała tak wyjść z takim nierozprowadzonym, źle rozprowadzonym podkładem. Natomiast ona to robiła takimi ruchami strasznie delikatniusinkimi i tak dalej. Ja rozumiem, że to jest klientka, ale pewnej siły czasami trzeba użyć i nie zgadzam się z tym, żeby to tak aż robić delikatnie, po prostu. W związku z czym to mi się nie podobało. Nie podobało mi się też w jaki sposób, akurat słuchajcie, klientki, które były sińcami pod oczami. Ja na przykład tego nie mam i gdybym ja bym była modelką, to tu nie byłoby, podejrzewam, żadnego problemu, ale ponieważ modelką była osoba z sińcami pod oczami, to te sińce strasznie mocno było widać. Ona w ogóle jakby nie przykryła tych sińców. Rozumiecie? I to mi się mega nie podobało. Bardzo byłam taka... No jak to już zobaczyłam, to już tak myślę, Boże, dalej oglądać. Nie podobało mi się to mega.
Ja uważam, że powinna od makijażystki wyjść z nieskazitelną cerą, taką naprawdę, kurczę, dopracowaną. Ja rozumiem, że to biznesowy, ale powinno być to dopracowane, bo myślę, że nikt nie chce, żeby musince prześwitywały. Natomiast tam prześwitywały. Była użyta po prostu za lekka formuła, tym bardziej, że dziewczyna była młoda, nie miała zmarszczek. Można było pójść w bardzo kryjący, taki naprawdę kryjący korektor, ponieważ ona miała tam bardzo gładziutką strefę i naprawdę. Kolejna rzecz, słuchajcie, to taka, że... Sorry, ale jak nakładam błyski, to tak się strasznie skupiam. Kolejna rzecz. Nakładanie... I tu właśnie jest... Wydaje mi się, że mi się to nie podobało, bo ja lubię widzieć efekt na skórze, natomiast tamtego efektu nie było za bardzo widać. Jeżeli chodzi o nakładanie różu, bronzera, rozświetlacza w biznesowym nie było, w dziennym był i był oczywiście w wieczorowym. W biznesowym powiedziała, że się rozświetlacza nie nakłada, bo to ma być taka tylko naturalnie wyglądająca skóra i no i tak, ja się mogę z tym zgodzić, nie? Natomiast ona nakładała te bronzery i to wszystko podobało mi się, jak nakładała. W sensie bardzo dobrze to robiła, bo ta druga na przykład już według mnie nie. Ale to wam opowiem w następnym odcinku, tak jak mówię. Natomiast ona to nakładała po prostu tak praktycznie w każdym makijażu, czy to był dzienny, chyba w wieczorowym, ale też nie za bardzo aż tak to było widać, a w wieczorowym, jak wiemy, robimy bardzo mocne konturowanie, w sensie bardzo mocno się brązujemy, różowimy i tak dalej, bo tego nie będzie w tym świetle sztucznym takim bardzo wieczorowym widać. W związku z tym możemy sobie pozwolić na to, żeby naprawdę z tym polecieć. No i to mi się nie podobało właśnie, że to było takie słabe. Też nie podobała mi się zwracanie do klientek z zdrobnieniami, ale to jest w ogóle już inna kwestia, ponieważ to są moje preferencje już... ja po prostu się wywodzę z biznesu męskiego i to jest niedopuszczalne, żeby w jakikolwiek sposób się zwracać o czymkolwiek w sposób zdrobniały, oczka, usteczka, nie... I dlatego to mnie bardzo raziło akurat. Zamknij oczka, weź swoją buźkę. Nie, ale to jakby ja tego nie oceniam. To rozumiem, szanuję. Po prostu mi się ciężko tego słuchało, nie jestem do tego przyzwyczajona. Tak jak mówię i to tylko tyle. Kolejna rzecz, słuchajcie, korektora szukam, bo przecież wyjęłam, chyba czy nie wyjęłam. Użyję sobie tego korektora, moje ostatnie odkrycie 3XL Shadows Paris Cinemas Concealer. No po prostu jest fantastyczny dla dojrzałej skóry. Fantastyczny, naprawdę. Słuchajcie, co dalej? I co dalej? Dobra, dalej. Ta właśnie, ten kurs Basic, no to też takie w sumie było, że no wieczorowy, no to wiadomo, ale ten biznesowy, to wszystko to było pokazywanie bardzo małych ilości, bardzo malutkich ilości produktów. I jeżeli ktoś mnie ogląda, to wie, że ja nie do końca jestem za małymi ilościami produktów. Uważam, że jeżeli makijaż ma wytrzymać, no to raczej idziemy w większą ilość, ale okej, tu nie musi wytrzymać, to jest biznesowy, ma wytrzymać ileś tam godzin. Natomiast wiadomo, że nie będzie on wyglądał nie wiadomo jak świeżo. Też myślę, że może nie zależy, żeby aż tak świeżo na koniec dnia się wyglądało. Nie wiem, ciężko jest mi powiedzieć, nie wiem, co klienci mogą wymagać, ale wydaje mi się, że nikt nie przychodzi po makijaż biznesowy, chyba że naprawdę ma jakieś ważne spotkanie, musi wypaść wow.
myślę, że gro zarobku makijażystów to ślubny, ale o ślubnym kolejny odcinek będzie. I no przepięknie wygląda ten korektor. I słuchajcie, Foere dzisiaj używam. Bardzo małe ilości. I to jest na plus i na minus, bo tak. Można się do tego przyzwyczaić. W ogóle ogólnie rzecz ujmując, całe te kursy mówią o jednej podstawowej, najważniejszej rzeczy, słuchajcie. I tą rzeczą jest, że trzeba dopasować makijaż do klientki. To, co mi się bardzo nie podobało, ale wiem, że to będzie w kolejnych kursach, które pewnie dzisiaj sobie zrobię, to to, że klientki, które były, osoby, które były, te modelki na tych makijażach właśnie tych kursowych, miały bardzo fajną skórę, przygotowaną, młode, niepomarszczone, niewypryszczone, bez jakichś problemów skórnych i powiem Wam, że troszeczkę to jest taka łatwa praca, nie jak ktoś do Was taki przychodzi. Najtrudniejszy egzamin trzeba zdać w momencie, kiedy przychodzi ktoś z bardzo problematyczną skórą i jakby tego mi zabrakło tu, że były trzy makijaże i na żadnym, na wszystkich była ta sama modelka. Nie było żadnej modelki, jak zrobić na przykład biznesowy makijaż, który ma być make-up, no make-up, bo dosłownie to tak miało wyglądać, na skórze trądzikowej. No bardzo bym była ciekawa, jak zrobić make-up, no make-up na skórze trądzikowej. I tego mi bardzo zabrakło, ale okej. To ma być niby w dalszych kursach. Mam się dowiedzieć, jak wykonywać makijaże różne. W ogóle przepraszam Was, ale nie wiem, dlaczego dostaję zawsze kataru. Jak tak dużo mówię, nie? To jest dziwne. To, co mi się też nie podobało, słuchajcie, to żadna z nich, z tych makijaży też, które widziałam, nie zwracała uwagi na to, żeby tu wprowadzić dobrze produkt. I to było widać na maksa, że jest takie odcięcie, że tu w ogóle nie ma podkładu. Bo one, mówię Wam, o tak delikatnie muskały po prostu. No ona muskała, bo ta druga już trochę lepiej, ale żadna nie dbała o skrzydełka nosa, co mi się strasznie nie podobało, bo ja uważam, że to jest mega ważna rzecz. Tam się i tak przeciera, więc jeżeli już nie ma produktu, to później całkiem robi się taka duża dziura tu. I to mi się mega nie podobało właśnie, ale nie wiem, może te kobiety też tego nie zauważały, może te klientki w ogóle nie zwracały na to uwagi. Ciężko jest mi powiedzieć, więc być może to nie jest in minus. Ja na to zwróciłam uwagę, bo ja bardzo u siebie na to zwracam uwagę, nie? Dobra, przechodzę do dolnej powieki, zanim cokolwiek zasetuję, ponieważ ostatnio odkryłam, że jak zrobię dolną powiekę przed zasetowaniem, to później pudrem jeszcze mogę to tak fajnie jakby wyblendować. Przy setowaniu, zobaczcie, on w ogóle nie wchodzi z maszki, to jest jak taki, kurczę, kremik pod oczy, fantastyczny jest, bardzo jest go mało, bo już tylko tyle mam go, tego korektora, ale jest fantastyczny. Dobra, jakiś mały pędzelek i lecę z tym. Także tak, to jest właśnie te niedokładne też, co Wam mówiłam, takie właśnie niedokładne nakładanie tego podkładu i to było akurat i u tej, i u tamtej. O Jezu, cały czas nawiązuję do tamtej, ja nie chcę, bo chcę Wam na spokojnie później o tym ślubnym poopowiadać, dlatego już się zamykam w tym temacie i mówię cały czas Wam o tym. I jeżeli chodzi o bardzo malutkie ilości, no to plus i minus, tak jak Wam mówię. Plusem jest to, że faktycznie lepiej dokładać produktu, jeżeli uważamy, że jest za mało, ale pierwotnie wziąć go bardzo malutką ilość, żeby nie zrobić żadnej, słuchajcie, krzywdy po prostu klientce, tak? Bo żeby nie wyglądała jak w masce.
Ten biznesowy był tak naprawdę najbardziej make-up no make-up, bo dzienny to był taki makijaż, słuchajcie, że miał być ona powiedziała, doklejała rzęsy. Ja też wychodzę do sklepu w doklejonych rzęsach często, ale właśnie z myślą o tym, że wieczorem gdzieś wychodzę. I ona też tak powiedziała, że jeżeli robimy dzienny makijaż, ale z myślą taką, że on się ma utrzymać bardzo długo i ma być też takim, że na wieczór idziemy do znajomych, to już zróbmy od razu. W sklepie to nie przeszkadza, czy mamy rzęsy doklejone, czy nie. A właśnie później, później już mamy jak znalazł, nie? To się z tym zgadzam. Natomiast z czym się jeszcze nie zgadzałam? Właśnie. Bardzo ważna, słuchajcie, rzecz. Ona nie zapytała ani razu klientki, czy przyjmuje retinol. W związku z czym, jak robisz, nie wiem, dzienny makijaż komuś, nie pytasz o taką informację i nie nakładasz jej SPF-u, a robisz dzienny makijaż, to ja się zastanawiam, what the hell? Jest to niespójne. I ja rozumiem, że nie są w stanie na tym kursie, na tym nagraniu wszystkiego ująć i że starają się dużo powiedzieć, ale nie są w stanie wszystkiego ująć w tym. I ja to jestem w stanie zrozumieć, ale to jest bardzo ważna dla mnie rzecz, bo to był kurs basic, teoretycznie dla osób, które nie mają styczności z makijażem, nie wykonują za bardzo makijaży i to jest clue w ogóle, moim skromnym zdaniem. Błyski, słuchajcie, w tej paletce są 100 razy fajniejsze, chciałam Wam tylko powiedzieć, niż w tamtej Born This Way. Naprawdę, jeżeli chodzi o błyski, to są bardziej takie toperowate i robią fajniejszy efekt, lepiej zdecydowanie wyglądają. Także no, bajka. W ogóle jestem z tej palety bardzo zadowolona. Zobaczcie, jak wygląda makijaż, jaki jest piękny. Dla mnie to jest w ogóle cała, kurczę, podstawa. No bo jak można wypuścić dziennym... Przyjmujmy, że kogoś stać na to i przychodzi na te makijaże. Sam nie potrafi nic, ale lubi się dobrze czuć codziennie sam ze sobą i przychodzi i płaci za takie makijaże. I teraz wyobraźcie sobie, że nie nakładacie mu SPF-u, a ktoś po prostu ma retinol. Używa retinolu. No hello, co? Nie wiem, czy to nie jest taka podstawa, że ty bierzesz odpowiedzialność na to, jak się poparzy klientka? Nie mam pojęcia, słuchajcie. Nie wiem, jak to w ogóle zostało ominięte. Czy tylko dlatego, że po prostu wszystkiego nie są w stanie powiedzieć, czy dlatego, że kompletnie o tym zapomnieli, czy dlatego, że makijażystki nigdy nie nakładają SPF-ów klientkom. Biorę sobie Fenty Cream, dawno nie używam. Po prostu mega mnie to, słuchajcie, mega mnie to ciekawi, jak to się stało. I generalnie te makijaże mi się bardzo podobały, które zostały wykonane. Były takie, naprawdę ta dziewczyna, to taka dziewczynka, bo jak dziecko wyglądała w sumie, ale z tego co widziałam jest doświadczona, bo też można zobaczyć ją, słuchajcie, na można jej pracę zobaczyć na internecie, także jest to w każdym bądź razie, jest ona bardzo ładnie i ta metoda tego wiecznego wracania do czystego pędzla i blendowania i rozcierania non stop tych granic, bardzo fajnie u niej się sprawdza, tylko że moim zdaniem to jest taka praca, słuchajcie, troszeczkę mało opłacalna, bo naprawdę bardzo długo jej się z tym zeszło. Bardzo, słuchajcie, długo. I no nie wiem. Chyba jednak trzeba postawić na efekt, skoro on jest taki fantastyczny, bo jest naprawdę fantastyczny.
niż na to, po prostu jakoś tak musi to się opłacać cenowo. Jest tam policzone, ile powinno się dziennie tych klientek zrobić. Widzicie, ja nie mam takiego też doświadczenia, bo jedyne osoby, które ja maluję, to raczej w najbliższym gronie, nie robię tego zawodowo, dlatego też chciałam troszeczkę dla Was poszerzyć swoją wiedzę. Natomiast wezmę ten cream z Sinsaya róż. Natomiast ja nie wiem, czy ja na przykład na moje realia ja bym była aż tak cierpliwa, żeby to tak milion razy blendować, nie? Bo no ja też uzyskam mniej więcej taki efekt, tak mi się wydaje, co ona, ale robiąc to krócej. Ale jest to jakaś dla mnie lekcja, chociażby tego, że naprawdę te makijaże były ultra, ale to ultra, słuchajcie, dopracowane, więc to jest świetne. Jeżeli chodzi o też te typy skóry, słuchajcie, Wam powiem, bo tak, jeżeli przychodzi do Was klientka i na przykład mówi, że ona w ogóle nie używa pielęgnacji, bo po prostu się na tym nie zna, nie chce jej się, nie lubi, bo to nie chodzi... Młode dziewczyny są teraz dosyć takie, jakby wiedzą bardzo wiele już o tym, naoglądały się i tak dalej, ale weźmy pod uwagę, że przychodzi starsza osoba do Was, która przez wiele lat takiej pielęgnacji nie stosowała, nie stosuje, nie umie, nie wie, jaki ma typ skóry. To oczywiście, ona tam mówiła, no pytaniami dojdziecie. Moim zdaniem nie zawsze dojdziemy pytaniami, ponieważ tak jak Wam mówiłam, jeżeli chodzi o skórę mieszaną, to są dwa typy skóry mieszanej, w kierunku tłustej i w kierunku suchej, normalnej. I według mnie ona niekoniecznie musi, ta klientka, jeżeli nic kompletnie ze sobą nie robi, niekoniecznie musi wychwycić ten moment, ten moment, kiedy ta skóra, że czuje na przykład uczucie ściągnięcia po umyciu, nie? Że policzki takie ma wrażenie, że są ściągnięte i tak dalej. Niekoniecznie ona musiała to w ogóle wyłapać. W związku z tym, tak samo, czy wyłapać, że strefa T akurat się tylko przetłuszcza, czy się przetłuszcza cała twarz, czy się przetłuszcza też broda. Wiecie, no jakby jeżeli ktoś nie stosuje pielęgnacji, to tego nie zauważy. I tutaj mi tak brakowało takiego złotego środka, wiecie, że na przykład, okej, okay, ale na przykład kosmetyk, który ten będzie się nadawał do skóry mieszanej każdego typu i do skóry tłustej. I spokojnie go możesz użyć, bo on będzie bezpieczny i zrobi robotę pod makijażem, tak żeby ten makijaż był długotrwały i niesamowity. I tego mi troszeczkę zabrakowało, czyli takich złotych rad na takie sytuacje, no ale też rozumiem, że być może takich nie ma, bo pielęgnacja, jak wiemy, jest bardzo taką złożoną sprawą i bardzo mocno indywidualną i każdemu się sprawdza co innego i po to też trzeba testować różne produkty, bo właśnie każdemu się sprawdza co innego. W związku z tym, mogę to przyjąć na klatę i zrozumieć, ale tak troszeczkę jakby się dało coś o tym dowiedzieć, to by było fajnie, nie? Co dalej? W sumie to tam więcej jakoś, no... Nie nauczycie się klejenia rzęs komuś, na przykład jeżeli nie wypracujecie tego u siebie, to znaczy nie u siebie, tylko jeżeli nie będziecie tego robić, jeżeli fizycznie po prostu nie spróbujecie pokleić komuś rzęs, to tego nie zrobicie. Mało tego, jeżeli sami sobie nie umiecie nakleić rzęs, to komuś też tego nie zrobicie. W związku z tym tutaj to moim zdaniem tylko praktyka i taki kurs online niczego Was nie nauczy.
Natomiast na przykład ja nie wiedziałam tego, że jak górną rzęsę malujecie klientce, to ona musi patrzeć w dół. Nie wiem dlaczego ja zawsze kazałam patrzeć w górę i faktycznie to wchodziło tylko jeszcze bardziej w te oczy. Wiecie, no jakby ja tego nie robię u kogoś. Sam człowiek jak już przykłada tylko tą szczoteczkę, to wie dokładnie jak ma ją przyłożyć. Sama sobie potrafię włożyć do oka i szczoteczkę i nabrudzić tuszem i tak dalej. Jakieś tam tipy też jak to tam zmywać ten tusz też były. To bardzo proste akurat dla tych co sami się nawet malują, no to jakby... Mamy swoje już wypracowane metody i każdy może stosować taką, jaką chce metodę. Bardzo mnie właśnie tylko irytowała ta sprawa z tą pielęgnacją tak najbardziej, bo to było tak po macoszemu troszeczkę potraktowane, a wydaje mi się, że jest to w ogóle clue całego makijażu. Druga sprawa, no te pudrowanie twarzy, to w ogóle mi się to nie podobało. Pudrowanie twarzy było... jakby ja nie widziałam w ogóle, żeby ten pędzel dotykał twarzy. Natomiast podobało mi się to, że dokładnie powiedziała, w jaki sposób na pędzel nabierać puder. Jeżeli ktoś oczywiście robi to pędzlem. Słuchajcie, ja skoro sama sobie robię to gąbeczką, to ja innym tak samo robię. Ja tego nie zmieniam i ja uważam, że to... Ja po prostu nie zmienię zdania, bo ja widzę, jak to pracuje. Ja uważam, że to jest najlepsza z możliwych metod, jeżeli chodzi o też trwałość tego makijażu, o to, żeby on jak najdłużej przetrwał. Bardzo mi się podobało, jak ona pokazywała nabieranie na pędzel, że po prostu pędzel trzeba wbić w ten puder i tak nim pokręcić, ale tak ruchem wbijającym w ten puder i później otrzepać maksymalnie jak się da, tak żeby nie było nigdzie w tych takich dużych ilości i metodą też wklepującą, nie omiatającą nigdy nakładamy ten puder. To mi się podobało i to uważam, że to ma sens jak najbardziej. I czasami właśnie jak oglądam też influencerów, to widzę, że oni za bardzo omiatają, za mało właśnie wklepują puder w podkład, bo nawet jeżeli robicie to pędzlem, to i tak, a nie gąbeczką, to i tak powinna to być formuła właśnie wklepująca, po to żeby, bo to ma utrwalić. Używają mgiełek utrwalających, oczywiście, że tak. To była Nobea, w ogóle teraz Art Deco jakąś mam. Staram się zużywać te maskary, słuchajcie. Także oczywiście, że tak. I co? I tyle, kochani. No, nie wiem, co więcej mogę wam powiedzieć. Ogólny odbiór akurat tej osoby, która prowadziła ten basicowy kurs, jest taki na plus. Fajna dziewczynka, bardzo w ogóle sympatyczna, fajnie też tłumaczy, pokazuje różne takie fajne tipy. Bardzo mi się podobało, na początku nie doceniłam, bo myślałam, że wszystkie tak robią, okazuje się, że jednak nie, jak nakłada właśnie bronzer i tak dalej. Na przykład pokazała, że jak chcecie nałożyć róż, a nie do końca wiecie, w którym miejscu, to robicie rybkę i wtedy pokazują się te kości u każdego i na tych kościach właśnie kładziecie róż. I to mi się bardzo podobało, tamta druga już na przykład tego nie pokazała. I naprawdę dobrze się ją oglądało i to było takie cool. To było naprawdę cool. Także oprócz tego, że te rozprowadzanie mi się tak nie do końca podobało, że... poczekajcie, namaluję usta. To jest Banana Beauty. I to jest, słuchajcie, Shine Bright i do tego Shine Bright mam właśnie
pomadkę, tylko nie mogę jej, o, też takim brudnym różu. Już tych miodów ile można, nie? Ona już jest niestety też trochę przeterminowana, bo już się tak nie nakłada jak trzeba. No ale... Już chyba muszę ją wyrzucić. Dobrze, kochani. To by był pierwszy odcinek z tej serii właśnie a propos akcji Upiększamy Polki. Drugą relację zobaczycie w następnym tygodniu. Ponieważ, no nie wiem, challenge przyniosę na niedzielę i po prostu to będą jako takie bonusowe filmy, tak myślę teraz, tak mam w głowie, ale zobaczymy jeszcze. Żebyście po prostu mogli, żebyście oglądali to, co może chcecie, lubicie, no nie wiem. Nie wiem też, czy to polubicie, natomiast jeżeli ktoś się w ogóle, ja to z Too Faced tak w ogóle zamówiłam bezpośrednio i dostałam na nią 20% rabatu, dostałam do tego, miałam słuchajcie, nie kupiłam, bo miała być do tego paletka jeszcze ich druga, ale tak się zastanawiałam, zamawiać, nie zamawiać, nie zamówiłam, to już jak robiłam zamówienie, to dostałam z kolei te od nich rzęsy oraz dostałam od nich próbkę, słuchajcie, bazy pod cienie, która jest świetna. Naprawdę jest bardzo dobrą bazą, bardzo dobrze kleją się do niej i utrzymują utrzymują cienia, więc spoko. No to tyle, kochani, nie wiem ile ten film idzie, bo nie zerkałam, skupiałam się już na tym, żeby się wymalować i też powiedzieć wam wszystko z tej karteczki, co chcę. No i wszystko wam raczej powiedziałam, także ogólnie na pewno według mnie nie są to kursy dla osób, które kompletnie jakby chcą coś zacząć, ale nawet siebie za bardzo nie malują i nie wprawiły się na sobie w pewien sposób. Ale powiem wam, co dalej jeszcze w następnym odcinku. Także już nie przedłużam, bo ja ciągle tak mówię w kółko to samo i ja później jak to montuję, to tak sobie myślę, kuźwa Marta, jak można jedno zdanie powtórzyć 20 tysięcy razy w jednym filmiku? No kuźwa jak? No ja potrafię. No. Tak się zafiksowuję, że potrafię. Dobra, zmykam do swoich obowiązków. Życzę wam miłego dnia, wszystkiego dobrego i tyle. Bujaczki, kochani.